Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadził pogrzeb żołnierza bohatera z Iwano-Frankowska. 23 marca wspólnota rzymskokatolicka w Iwano-Frankowsku pożegnała obrońcę Ukrainy Olega Osadczego, który bohatersko zginął w walkach o Bachmut 15 marca. Dziś Olek opuszcza tę świątynię, idąc do niebieskiej ojczyzny, do wiecznego Królestwa Bożego, gdzie ma specjalne miejsce, przygotowane właśnie dla niego przez Jezusa. W tej Eucharystii zamyka się księga ziemskiego życia Olega. Prośmy więc Boga, aby pozwolił mu otworzyć nową księgę życia w pełni pokoju i miłości, bez cierpienia i wojen. Pożegnać Olega Osadczego i wesprzeć jego żonę i dzieci w czasie żałoby przybyli jego bracia, koledzy po służbie wojskowej, a także liczni parafianie i mieszkańcy Iwano-Frankiwska. Прошу прийняти цей прапор як символ держави і вірно подивитися.